Halo? Potrzebuję dużo notatek. Słuchajcie, przyjaciele, chciałam podzielić się świadectwem i również takimi przemyśleniami na temat tego, co, z czym to świadectwo jest związane. Przede wszystkim chciałam powiedzieć o tym, że przez już parę miesięcy przerabiałam taki temat z Duchem Świętym. I właśnie o tym temacie chciałam powiedzieć. Jest to temat zatwardziałego serca, bo to jest coś, co no już od paru miesięcy Duch Święty po prostu mi pokazuje, pokazywał mi kondycję mojego serca. Zaczęło się to od bardzo dziwnego uzdrowienia, które przeżyłam. Jakiś czas temu, parę miesięcy temu miałam takie objawy, nie wiem w sumie co to było, bo nigdy tam nie poszłam go diagnozować, tych objawów, natomiast miałam jakieś takie dziwne bóle jakby w płucach. Takie bardzo dziwne bóle, ale nie miałam żadnych innych objawów i one były dość mocne, to więc ja przez wiarę wierzyłam, modliłam się, to odeszło. Ale jakiś tydzień później to wróciło. No ja znowu napierałam na to, nakazywałam się temu usunąć, usunęło się. A później, znowu za tydzień, znowu to wróciło. I wtedy ja pamiętam, akurat coś tam oglądałam na internecie, jakieś takie tam z YouTube'a, coś mi tam wyskoczyło i wyskoczyli jacyś tam usługujący, którzy tam, jakieś tam uzdrowienia były. I ja miałam jakieś takie szydercze myśli, że oni uzdrawiają? Nie znają się na uzdrowieniach. I w ogóle Duch Święty mi pokazał, że to była pewnego rodzaju kondycja mojego serca, że te myśli to nie są takie, o, że to jest takie nic nieznaczące. To jest bardzo znaczące. Dlaczego? Dlatego, że ja miałam szyderstwo wobec Bożej mocy, wobec Bożego działania, wobec Bożych cudów. I w tym momencie, jak ja spokutowałam z tego, w tej sekundzie byłam uzdrowiona z tego bólu i on więcej nie wrócił. I słuchajcie, i ja w ogóle wzięłam na warsztat temat zatwardziałego serca. I ja zaczęłam wertować Biblię i w ogóle mnie to rozwaliło, bo to, co ja tam znalazłam, mnie zszokowało. Zszokowało mnie to, co ja zobaczyłam w swoim życiu. Zszokowało mnie, bo, ale również zaczęło mnie to budować. Zaczęło mnie to budować dlatego, że ja zobaczyłam również drogę, jaką moje serce przeszło, odkąd ja tutaj przyszłam do kościoła. Na przykład, ja często opowiadam o takim świadectwie jednym, kiedy kiedyś na samym początku poszłam do Agatki na rozmowę i zaczęłam no się tak po ludzku użalać nad sobą, że wiesz, Agatka, ja tutaj przyszłam do tego twojego kościoła i mi tu źle, bo jestem jakaś samotna, porzucili mnie na salonach, już mnie nikt nie zaprasza ze świata nigdzie, w ogóle się czuję, no tak słabo się czuję tak po ludzku, tak? A Agatka mi powiedziała, no ale masz Chrystusa, tak? I ja sobie pomyślałam, no bez przesady. Ja wszystko zrozumiem, ale Chrystusa mi wciskać? Aż tak? Ja chyba do niej nie pójdę już. I zajęło mi to chyba parę miesięcy, dopiero 6 miesięcy, dopóki w ogóle ja zrozumiałam, o co chodziło z tym Chrystusem, że ja byłam w takim otępieniu serca, że mimo, że się nazywałam osobą nawróconą, mimo, że tam już tyle lat jestem nawrócona, to w ogóle moje serce bardzo słabo odbierało Chrystusa i bardzo słabo, w ogóle miało bardzo słabą relację przede wszystkim, więc duszpasterz Agata jako lekarz zobaczyła mnie, wypisała mi receptę, nie masz relacji z Chrystusem, tak? Podała mi tą informację, a ja w ogóle
Nawet w swoim umyśle i w swoim sercu byłam tak otępiała, że ja nie rozumiałam tego, co ona do mnie mówi. A później Artur mówi do mnie, no ale twoja tożsamość w Chrystusie. A ja sobie myślę, no następny. I też, tylko że wiesz, też takie otępienie miałam. Mówię, kurczę, o czym on mówi? Co to, jaka tożsamość, tak? W ogóle jakiś taki fenomen totalnie nowy dla mnie, tożsamość w Chrystusie. I ja w ogóle, jak zaczęłam badać ten temat serca, to w ogóle dostałam konkretnego szoku w wielu aspektach swojego życia. Ale powiem wam jeszcze jedno takie świadectwo, na którym ja w ogóle będę opierać również to, co będę mówiła, bo ja chcę powiedzieć o tym, co jest również napisane w Słowie Bożym, co ja tam wykopałam, co ja tam znalazłam, że od tego momentu, kiedy ja w ogóle szczerze przed Bogiem powiedziałam modlitwę Dawidową i powiedziałam: stwórz we mnie czyste serce. Przepraszam Cię za to, że wybierałam świat. Przepraszam Cię za to, że wybierałam miłość ludzi ponad Twoją. Przepraszam Cię za to, że słuchałam głupot tego świata, że tak zgłupiałam, tak otępiałam, że nie odbierałam Ciebie. Kiedy ja powiedziałam tą modlitwę, stał się pewien fenomen. I ten fenomen to jest to, że wszystkie jakieś bóle, wszelkie jakieś choroby, wszelkie jakieś... wszystko wyluzowało. Wszelkie symptomy, jakie miałam, miałam symptom w swoim barku, który miałam od 2 lat. Miałam go jeszcze zanim ja tutaj przyszłam. I to ustąpiło z dnia na dzień. Ja w ogóle, Królestwo Boże przyszło niespodziewanie. Te rzeczy, z którymi ja się zmagałam, te symptomy w ogóle zaczęły luzować. Te rzeczy, o które ja wierzyłam w swojej głowie, ale to moja wiara nie działała, kiedy ja zniżyłam się do pułapu serca, w ogóle to wszystko zaczęło się ruszać. Słuchajcie, i o co chodzi? Kurczę, jak ja wbiłam sobie temat zatwardziałego serca w Ewangelię, to wyszły takie rzeczy. Tam, gdzie jest wasz skarb, tam będzie twoje serce. Czyli jeżeli coś jest bardziej wartościowe niż Bóg. Bóg daje każdemu według postępków, bo ty znasz jego serce. Pan bada serce i oddaje każdemu według jego dróg. Czujniej niż wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czyli jak w wodzie odbija się twarz człowieka, tak serce jest zwierciadłem człowieka. Czyli serce w ogóle odbija tą rzeczywistość, którą ty sam tworzysz. W sercu, w ogóle nawet jak ja sama pisałam na tych filmikach, ten cytat, list do Rzymian o nawróceniach, tak? Więc tam te filmiki ewangelizacyjne pisałam, list do Rzymian 10:9 i tam jest: kto sercem swoim uwierzy, to sercem w ogóle mi zajaśniało, że wiara rodzi się w sercu. I to serce można zatwardzić. I jest również taki cytat, Ewangelia Marka 11:23, ktokolwiek by rzekł tej górze i nie wątpiłby w sercu swoim. Dla mnie wiara to było jakieś takie coś intelektualnego, że wierzę, 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 Boże, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Takie coś. I w ogóle, no to tak trochę działało. Ale tak nie do końca to działało. I właśnie to, że w ogóle wszystkie rzeczy prysnęły, wszystkie jakieś takie bóle, nie bóle, wszystkie rzeczy w ogóle zaczęły pryskać, kiedy ja zeszłam do poziomu serca. Lud ten czci mnie wargami, ale serce daleko ode mnie. Czyli możesz uwielbiać Boga, możesz tu skakać, możesz skakać w rytmie Jezusa, ale ja czasami też tak mam, że w ogóle myśli moje gdzieś tam odlatują, że jakby nie jestem skupiona, nie jestem skierowana na, nie jestem skierowana na, w swoim sercu, na Boga. A słuchajcie,
W ogóle tak, tutaj Księga Powtórzonego Prawa mówi coś takiego. Błogosławieństwo i przekleństwo są przed tobą. Ja tak parafrazuję. A wspominasz sobie w sercu twoim, a będziesz posłuszny głosowi jego we wszystkim. A on wywiedzie ciebie z więzienia twojego. I odziedziczyli ojcowie twoi, i posiądziesz ziemię, którą odziedziczyli ojcowie twoi. I rozmnoży się nad przodki twoje. I obrzeże ci Pan serce twoje, abyś miłował Pana. Obrzezane serce to jest serce, które kocha Pana ponad wszystko. I słuchajcie, ja zrobiłam sobie taką listę, rzeczy, które znalazłam w Biblii, co powoduje zatwardziałe serce. Z czego to jest? Co to jest? Przede wszystkim grzech. Hebrajczyków 3:13. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Następnym powodem do zatwardziałego serca to jest patrzenie na Boże cuda i nieprzyjmowanie tego, bądź to widzenie, obserwowanie Bożych cudów jednego dnia, a drugiego dnia jakby zapominanie o tym. I tak było z apostołami, którzy byli z Jezusem, widzieli masywny cud, kiedy Jezus pomnożył chleb, apostołowie potem zaczęli się spierać, bo zapomnieli wziąć resztę tego chleba. I Jezus mówi do nich dwie rzeczy. Dlaczego pyta się, dlaczego rozmawiacie o tym, że zapomnieliście chleba? A oni mówi, i dwie rzeczy mówi. Strzeżcie się kwasu, faryzeuszy. I drugą rzecz, co mówi, to przez nieczułe wasze serce wy teraz mówicie o tych resztkach tego chleba. Także nie wzięliście. Czyli co on mówi? On mówi, że jakby nie macie zaufania. Nie macie zaufania w to, że Jezus jest z wami, że wszystko będzie ok. Nie macie zaufania i myślicie o tym, że jakiś tam resztek czegoś nie wzięliście. A ta druga rzecz, no to strzeżcie się ludzkich tradycji różnych, różnych form myślenia z tego świata, no bo one zatwardzą wasze serce na Boże działania. I brak wrażliwości na Boga jest następnym powodem, który zatwardza serce. Na przykład coś, co jest ważniejsze. Ucisk bądź diabeł. Jest taka przypowieść o siewcy, który sieje Boże Słowo. I tam są, w tej przypowieści są opisane różne rodzaje gleby. Ja uważam, że to jest taka metafora również na różne rodzaje odbiór w naszym sercu. Że gleba może być, może w ogóle to przyjmować z radością, albo może być pod wpływem trosk tego świata. Albo może przyjść uciśnienie i to zatwardzi nasze serce. W ostatnim tygodniu nasz brat Tadeusz mówił o braku wdzięczności. Ja uważam, że to też jest bardzo gruby temat, dlatego że taka natura jest ludzka, że chce się jakby koncentrować na tym, czego nie ma. Cały czas myśli o tym następnej rzeczy, o której ona wierzy. Na przykład ja teraz wierzę o to, wierzę o tamto. A w ogóle to jest odwrotnie wszystko. To jest odwrotnie, że to może prowadzić do zatwardziałości serca, bo to w pewnym sensie produkuje niewdzięczność za to, co masz. Ja ostatnio miałam taką rozmowę z kimś, że słuchajcie, na przykład pomyślcie sobie o jakimś królu, kiedy jakiś król był w Polsce, jakiś król Kazimierz na przykład. I każdy z nas tutaj jest 100 razy bardziej bogaty niż ten król Kazimierz był. Król Kazimierz nigdy nie był w kinie, nigdy nie jechał autem,
nie miał plazma telewizji, nie miał tyle rozrywki, nie miał windy w bloku. Nie był gdzieś nad morzem, może był, może nie był, ale jakimś koniem musiał tam jechać cały tydzień. Słuchajcie, i w ogóle nasze serca są tak zatwardziałe do tego, co my mamy. Ja na przykład byłam tego bardzo, my wszyscy chyba byśmy tego bardzo świadomi, jakbyśmy w Afryce. Ta wdzięczność za te proste rzeczy. Ja jak wróciłam z Afryki, to włączyłam gorący prysznic i byłam zachwycona. No byłam zachwycona taką prostą rzeczą. Byłam zachwycona, że w ogóle nie ma dziur w drogach. Ale słuchajcie, ale to jeżeli na przykład jesteście w stanie mieć tak, jeżeli ja zauważyłam siebie, że kiedy ja jestem w takim miejscu wrażliwości i wdzięczności do Boga o to, co mam, to przepływ Bożej łaski i Bożej mocy dużo piękniej płynie. Szemranie, narzekanie, tak? W liście do Hebrajczyków jest ostrzeżenie, tak? Nie zatwardzajcie swojego serca, tak jak Izraelici na pustyni. Czyli co? No takie stałe narzekania, stałe użalania się. Jednym z moich przełomów, jak ja sobie zrobiłam listę, to może, okej, są takie przełomy moje własne, że są takie spektakularne, na przykład te uzdrowienia, ale są takie przełomy, które są mniej spektakularne, ale dla mnie, ja wiem, że one są przełomowe. I na przykład jeden z tych przełomów to jest taki, że ja kiedyś dużo płakałam, bo się użalałam nad sobą, a teraz ja dużo więcej płaczę z wrażliwości w ogóle do obecności Boga, a dużo mniej płaczę w ogóle z jakiegoś egocentrycznego zainteresowania swoimi problemami, czy użalania się nad sobą. Że dla mnie to jest w ogóle masywny przełom, że ja mam coraz mocniejszą wrażliwość na Boga, na Bożą obecność. Na przykład następny powód za zatwardziałe serce to jest w jakiś sposób podważanie, że i to może być bardzo subtelne. Na przykład to nie jest jakiś taki oficjalny bunt wobec Boga, tylko Bóg powiedział: posmakuj i zobacz, że jestem dobry. Posmakuj i zobacz, że jestem dobry. I ja, powiedzmy, no nie podważałam tego, że Bóg jest dobry, tak teoretycznie gdzieś tam dla kogoś, może dla Agaty, ale jakby ja podważałam, że może on nie jest tak do końca taki, tak mi tam do końca nie dał tego wszystkiego, całej tej mojej listy zakupowej, więc i takie rzeczy ja zauważyłam, że u mnie przynajmniej to nigdy nie był oficjalny bunt, tylko bardzo takie, one były bardzo małe, ale bardzo podważające w ogóle moje serce, zatwardzające moje serce do Boga. Takie małe myśli, że Bóg mógł coś zrobić więcej dla mnie, ale nie zrobił, kiedy ja potrzebowałam. I drugą rzecz, co ja zrozumiałam jeszcze, że co jest konsekwencją tego zatwardzenia serca. I dla mnie to było ewidentne, że ja czasami siadałam z Arturem i on mi coś mówił i ja w ogóle nie rozumiałam, co on do mnie mówi. I ogólnie mówiąc, to jest takie duchowe otępienie, że ktoś ci mówi pewnego rodzaju Bożą prawdę, a ty w ogóle masz takie otępienie w głowie, że to do ciebie nie dociera. No i ja tak miałam, że mi zajęło 6 miesięcy, żeby zrozumieć, że mam Chrystusa, a następne 6 miesięcy, żeby w ogóle zacząć rozumieć jakąś tożsamość w Chrystusie, tak? No to było zaciemnione zrozumienie. I w ogóle Ewangelia ostrzega, że zatwardzone serce prowadzi do zaciemnionego zrozumienia, prowadzi do choroby bez uzdrowienia, prowadzi do braku bojaźni Bożej. I ja coś takiego też miałam.
Ja nie miałam też jakiejś tam oficjalnej niebojaźni Bożej. Ja po prostu nie rozumiałam, co to jest bojaźń Boża. Nigdy tego nie przeżywałam. Nie rozumiałam tego. I po prostu po nawróceniu, no to jakby się ślizgałam poza granicami Izraela bez jakiegoś wyczucia, że to może mieć jakieś konsekwencje. Bo nie odbierałam czegoś takiego jak bojaźń Boża w moim sercu. Wręcz uważałam, że może to nie jest takie pragmatyczne. Miałam jakieś tam swoje po ludzku wytłumaczenia. Konsekwencja jest zimny, brak wrażliwości, nieczuły. Nie wydasz stukrotnego plonu, brak wizji, słabo się słyszy głos Boga. Wchodzisz pod prawo, brak uzdrowienia, brak wolności, zniewolenie. O. I to jest też fajne świadectwo. Wczoraj tutaj Tomek i Kamil tam byli u mnie, zatrzymali się na herbatkę i Kamil skomentował, jak otworzyłam spiżarnię, mówił: wow, ale masz tam czekolady. I ja mówię: ty, wiesz co? Mówię, to jest cud. Normalnie ja byłam taka nakręcona na tą czekoladę. Artur mi wiele razy mówił, że to jest ten sam duch, co stoi za kokainą. Tak? Ale oczywiście tego nie odbierałam, znaczy nie chciałam tego odebrać w ten sposób, więc ignorowałam tą informację. Mówiłam, wcale to nie jest duch kokainy, to jest duch czekolady. I, ale słuchajcie, normalnie przez te ostatnie właśnie parę miesięcy, ja w ogóle nie wiem, co się stało, ale wiem jedną rzecz, że ja stanęłam przed Bogiem w temacie swojego serca i powiedziałam: pokaż mi. I otworzyłam Biblię i zaczęłam czytać wszystko na temat zatwardziałego serca. I uważam, że to jest taka esencja. To jest esencja, jeżeli się zmagasz z czymś, że na przykład już 2 lata trwasz o jakieś tam uzdrowienie czy coś, i to zachęcam cię w ogóle do zmiany tego modelu, żeby wyjść z głowy i wejść w ogóle w pokutę i powiedzieć: Boże, w ogóle ja cię przepraszam, że ja tego nie odbieram gdzieś w swoim sercu. Jeszcze jednym takim powodem, moim zdaniem, do zatwardzonego serca jest to, na co mamy wrażliwość. To jest bardzo ważne. Jeżeli masz cały czas wrażliwość na jakieś warownie demoniczne, widzisz je u siebie, latasz o nich, mówisz, widzisz je wszędzie, w telewizji, w kościele, wszędzie, warownie same, to masz do tego wrażliwość. Ja na przykład, ponieważ się tak spierałam z różnymi ludźmi po internetach tam o różne jakieś rzeczy, szczególnie tymi, co tam latali za nimi, ja zauważyłam, że te hejty, te krytyki wpłynęły na moją wrażliwość wobec mojego ewangelizowania ludzi. Ja po prostu w pewnym momencie nie chciałam ewangelizować. Nie chciałam, bo po prostu jakby moje serce nie miało tej wrażliwości, którą miało kiedyś na początku. Do ludzi. Przestałam mieć tą wrażliwość do ludzi. Bo stwierdziłam, że oni w ogóle nie chcą tego przyjąć, nie nadają się, nie mam ochoty z nimi tam ewangelizować. I jakby się wycofałam z tego terenu, tylko to znowu, to jest coś bardzo subtelnego. Ja dopiero zaczęłam to nazywać i namierzać w sobie. I o co, do czego zmierzam? Że to, na co jesteś wrażliwy najbardziej, to to, że twoje serce to jest jak pewnego rodzaju gleba. Tam, gdzie jest to przysłowie o siewcy, pokazuje bardzo jasno, że tak jak my przyjmiemy Słowo Boże, to tak ono, albo ono się tam zakorzeni, albo przyjdzie zły, albo przyjdzie ucisk, albo przyjdą jakieś zmartwienia, i ono może w ogóle podważyć Boże Słowo, Bożą prawdę w twoim życiu. I ja też zauważyłam, że można po prostu być bardzo wrażliwym na swoje jakieś tam, na przykład, czy poniżenie, czy odrzucenie. I to też zatwardzi twoje serce wobec Boga. To też zatwardzi twoje serce wobec Boga, bo będziesz cały czas super wrażliwy na diabła i co on tam robi, a mało wrażliwy na cuda Boże. I to był największy błąd apostołów. Brak wrażliwości
na Boże cuda, na Boże działania i większa wrażliwość na to, co naturalne, co się tutaj naturalnego dzieje, że ktoś mnie tutaj odrzuca, czy krytykuje, czy coś takiego mi tam robi. Więc brak wrażliwości na Boga, na Boże cuda, na Boże działania, no, spowoduje zatwardzone serce. Duch Święty mi pokazał jeszcze jedną taką rzecz, że nie możesz mówić, że kochasz Boga, jak nienawidzisz brata. I to też prowadzi do zatwardziałego serca. Co to znaczy? To znaczy, bo ja to też u siebie namierzyłam. W tym czasie, kiedy ja przerabiałam w ogóle cały ten temat zatwardzonego serca, okazało się, że zaczęłam mieć żal do kogoś w kościele. I ja po prostu tak obserwowałam sobie, co się ze mną działo. Ja wchodziłam w jakieś takie właśnie żale, ciężko mi było w sercu, o jakieś oskarżenia. I co się zaczęło dziać ze mną? Ja na przykład przychodziłam i jakby ignorowałam tą osobę. Tak, o, tam się nie przywita, może tu. Coś takiego. I Bóg mi pokazał takie coś. To nie chodzi o to, że... To chodzi o to, jaką ja mam postawę w swoim sercu, tak? Jeżeli ja kombinuję coś takiego, że chowam jakiś żal, przemycam jakieś tam swoje fochy do drugiego człowieka i w ogóle się to ukrywam, bo po prostu stanę gdzieś indziej, żeby z nimi nie rozmawiać na przykład, tak? To chodzi o to, że ja będę to samo robiła wobec Boga. Ja będę takie same dziwne zachowania miała wobec Boga, będę miała żale do Boga, będę miała focha do Boga, nie będę mogła z czystym sercem stanąć przed Bogiem, nie będę mogła uwielbiać tak naprawdę. Zatwardzi się moje serce, nie będę mogła mieć tego kontaktu. Ja mogę tu skakać 5 godzin i krzyczeć Jezus, ale ten kontakt w ogóle nie przejdzie. Nie będzie tego kontaktu z Bogiem. Słuchajcie, no i rozwiązanie. Ja też pamiętam, to jest dokładnie co Artur mówił, rozwiązanie, że to skoncentrowanie na krzyż. Ja też pamiętam, jak wyszło to nauczanie Beatki Zięciny i ona mówiła coś takiego, że krzyż nie zachwyca. I ja pamiętam, ja to tak bardzo też wzięłam do serca i mówię, no rzeczywiście, ten krzyż mnie jakoś nie zachwyca, tak? I w ogóle się pomodliłam o to i mówię, Boże, ten krzyż mnie, to co zrobiłeś dla mnie, no to już jest takie codzienne. Już mnie to tak jakoś nie kręci mnie to. I mówię, ale ja bym chciała to przeżywać. Poprosiłam Boga o to. I 2 dni później jadę autem, zatrzymuję się na światłach i w ogóle rozpłakałam się, płakałam pół dnia. W ogóle zobaczyłam całą tą scenę z ukrzyżowania Jezusa. I właśnie to jest to wrażliwe serce, ja uważam, żeby to utrzymywać. Nie ma się wtedy wewnętrznego konfliktu. I modlitwa, jeszcze jedna rzecz mnie zainspirowała, jeżeli chodzi o to, o co jest tym rozwiązaniem. Że jak patrzyłam właśnie na te wszystkie cytaty z Biblii, to jeszcze jedna rzecz mnie zainspirowała, że Dawid modlił się o swojego syna, Salomona, i się modlił i mówił, Boże, daj mu serce, żeby on Ciebie słuchał, żeby on trzymał się Twoich dróg. I słuchajcie, to główna modlitwa ojca o swoje dziecko, to było o jego serce, żeby jego serce było skierowane na Boga. Tak? I mnie to w ogóle bardzo zainspirowało, że Dawid, który miał serce po samym Bogu, tego najbardziej chciał, o to się modlił dla swojego syna. Tak? O to się modlił, bo to był największy skarb. I druga rzecz dla mnie, i ja powiem o tym za tydzień, to było to, że ja gdzieś od niecałego roku również postawiłam jakby na komorę z Bogiem. I uważam, że częścią rozwiązania zatwardziałego serca również leży w temacie komory. I ja o tym powiem za tydzień, o moim świadectwie, jak ta komora wyglądała, jak ja ją zbudowałam i jakie były tego owoce.